Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w trzeciej już części z Assassin's Creed 3. Tak, przyszła pora na kolejną część, oczywiście zaraz po dwójeczce postanowiłem zagrać w trzecią na świeżo, zobaczyć co tam dalej z naszym Desmondem. W tej części tutaj wcielimy się w Matthias O'Connor? Connor? Chyba tak. Akcja gry toczyć się będzie w Ameryce Północnej w latach 1750-1780, więc zupełnie inne czasy z Wenecji, prawda, z Włoch, od Ezio. Przenosimy się właśnie do Ameryki. Zobaczymy, co nam tutaj przygotują autorzy tym razem. Bardzo się cieszę. Jeszcze mi się, słuchajcie, nie znudziło, jeszcze się fajnie bawię, choć wiele osób pisało mi, że jakby kolejne części, no może nie wnoszą nic nowego, tylko tyle, że są w jakiejś innej epoce, ale tak to te zbieranie, te eliminowanie przeciwników, wszystko jest jakby to samo. Na razie mi się to nie znudziło, ja się świetnie bawię, bardzo chcę dalej grać i właśnie kolejną część, trzecią, więc nic innego mi nie pozostaje, jak uruchomić nową grę. Dobra, i teraz tak, rozpocznij nową grę. Aha, tutaj sobie damy Frodo. Tak. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. Oh! This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. Altair, Ezio. He was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. The ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the Pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.
Tak, bo pamiętam, że druga część, oni uciekli wszyscy. I tak się skończyło. O. Tylko... gdzie jest Lucy? Rozumiem, że to jest ten nasz ojciec, tak? On to teraz o tym opowiedział. Nie pamiętam imion tych dwóch tutaj, co z nami jadą. Zaraz się pewnie dowiemy, że zawsze zapomnę. Let's go. To jest ojciec, tak? A czemu nie ma Lucy? Czy ktoś mi wyjaśni, o co chodzi? Tak wygląda nasz Desmond. No trochę jakby schudł. No dobra, idziemy za nimi. Jakaś jaskinia, uuu. Normalnie Tomb Raider. Rozumiem, że graficznie może to będzie wyglądać coraz lepiej, nie? Ciekawe jak ze sterowaniem, aż jestem ciekawy. Idę po malutku, nie mogę tu biec. Okej. Okay. Rebeka? Nie, nie Rebeka. Jak ona ma na imię? Zapomniałem. A, bo mamy to jabłko, nie? No inaczej wygląda Desmond, nie? Jakoś tak na twarzy wyszczuplał. Co część to zmieniają go. No, to wszystko takie, słuchajcie. In another moment, down went Alice after it. Never once considering how in the world she was to get out again. Takie wszystko science fiction, no nie? I to tak mocno. Bo w drugiej części chyba rozmawialiśmy nawet z jakimiś ufolutkami. Okej. Okay. Wow. Mogę biec? A niekoniecznie. A czemu to takie miałem przebłyski? Jakieś przebłyski tu były. Nie byłoby możliwości, żeby się tu dostać. No ale ktoś może przyjechać przecież za nami, nie? To też nie jest dobry pomysł. O, rany boskie. A to jak ma... Aha, zjechać trzeba. Ui. Idziecie ze mną? No niekoniecznie, jakby tu z tym sprzętem chcecie zjechać. Aha, bo on zrzucił tą flarę. Nie mogę tutaj więcej tych flar, tak? Matko, co to będzie? No, biec nie mogę, słuchajcie. Bo shiftem się biegało przecież, nie? Nie, nie, jak coś powiem. Frodo, ty jesteś taki fajny. Skąd oni się tu wzięli? Będziemy pewnie może jakieś kawałki zbierać. Właśnie jestem też ciekawy, co będzie dodatkowo będzie tutaj zbierane. Wow. Starożytne cywilizacje obcych. Dziwnie on wygląda. Ciekawe, czy to nie mówi właśnie ten obcy, co był w drugiej części. Wow! Któż to? Znowu z widy. Biedny. Ten to zawsze coś ma. Do you hear us? Yeah.
What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. Aha. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. Junon. She's talking to me. No właśnie, to była chyba w drugiej części. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. A, czyli samouczek znowu. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Po prostu, aha, no dobrze, to będzie taki, widzę, samouczek, nie? Dobra, zawsze to wiecie. Tam nie ma problemu z tym. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Poćwiczymy troszkę. Nie ma problemu. Wszak tak świeżo, słuchajcie, się gra po dwójce, to to wiecie. To już taka kwestia już... That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Okej. Okej. All you have to do here is jump the gap. Okej. Dobrze to zrobiłem? Chyba tak. No dobra, i teraz takie na boki, tak? A jakoś w konkretną... Aha, dobra. Czyli nie patrzy się, ale mogę jakby skręcić. No nie wiem, tak mi się wydaje, że ja to dobrze robię. Jakoś tak łatwiej można spojrzeć tutaj na górę. Jakby mi się wydawało, bo pamiętam jak gdzieś Ezio jak był na jakiejś krawędzi i chciałem spojrzeć w górę, to się nie dało. Kamera jakby mnie cały czas blokowała. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Dobra, misja ukończona. Jeszcze chciałem tutaj coś przeczytać, bo tutaj mamy jakiś przypominający kurs. Aha. Okej, okay. Jakaś synchronizacja. Czy coś nowego tutaj nie doszło? Dobra, teraz nie mogę biec, idę po malutku. A kto to jest? Czy to jest właśnie nasz bohater? Ten nowy? Ja sobie napisałem, słuchajcie, tutaj jego imię, ale nie wiem. Connor, tak? Ale Metyas? Dobrze mówię jego imię? Metyas? Connor? W każdym razie, dobra, nazwijmy go Connor. Bo tak ma nazwisko. Connor? Connor. Mhm. Biec nie mogę. Dobra. No takie kapelusze rzeczywiście z Ameryki, z tamtych czasów.
Dobra, rozpocznij misję. Teatr. Zaproszenie, proszę bardzo. Wow! Nowa wiadomość. Czy mogę przeczytać? Okej, a tutaj coś na przykład nowego mówią? Pierwsza cywilizacja prowadziła Desmonda Milesa i jego sojuszników do tego właśnie miejsca, zapobiec końcowi świata. Teraz muszę tylko wymyślić, w jaki sposób to zrobić. Wygląda na to, że klucze do tej zagadki znajdują się we wspaniałych wspomnieniach przodków Desmond. Więc nic nowego. Wiecie, jak to jest właśnie, jak ktoś tu ingeruje, słuchajcie, w naszą... Ale fajnie to wygląda, w naszą przeszłość. O matko, taki teatr. Dzień dobry. Ole ludziów. Good evening, sir. This way, please. Dobra. Jezu, ale ładnie to wygląda, ej. No zaraz, czekaj, przecież chcę przejść. My apologies. Evening, Haytham. Haytham. A co ja powiedziałem, Matysa? Dobra, źle powiedziałem. Muszę sobie to zapisać. Haytham. Once, my father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Wciśnij V, aby włączyć wzrok orła. O, proszę bardzo. Rozumiem, że tam gdzieś, tak? Mam go. No i? The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Naprawdę? Czyli rozumiem, już zabieramy się do pracy od razu? Od razu eliminacja przeciwnika? No dobra. Jezu, ile tu ludzi. Sieć na dupie, dzielejesz. Sobie dam radę. A, tędy już nie przejdziemy. A tutaj... A, okej. Okay. Drabina, nie mogę biec. Wdrap się na balkon. Chyba żartujecie, że ja będę... No przecież mnie zauważą. Przecież nie wierzę, że mnie nikt nie widzi, jak tu wchodzę. No, no proszę, na litość. Okej, okay, nieważne. Jakie tu igraszki. Cała loża dla nich. Łażę wyżej. Ja pierdzielę, że mi nikt nie widzi nawet z dołu, albo wiecie, tam o, gdzieś z naprzeciwka. Okej. Okay. Trochę to dziwne, no ale dobra. I te, jak mi znacznik każe. Nie wiem, czy później będą nadal te znaczniki. Znaczy ten zielony tutaj, taki cypelek. Czy on będzie, czy jak? Przedostań się na kulisy. W ogóle mam polską wersję. Włam się. Co to znaczy? Przesuwaj myszkę w lewo i w prawo, aby znaleźć i utrzymać kąt nacisku. Jezus Maria. Znowu jakieś gówno. Czekajcie. Dobra, lewo, lewo do góry i potem jeszcze naciskam. No tak jak piszą. Znajdź drogę przez scenę tym razem, rany boskie. Chyba żartujecie. Jesteśmy... Nie, no nie wyczymie. Czy ja mogę się tego złapać? Chyba nawet muszę. Okej. Okay.
Gdzieś aktorzy są, no tak. Jezu, gdzie teraz? Na ten księżyc. Jesus. Jezu, ale trzymaj się. Sobie gadają ludziki. Lubię też właśnie czasem posłuchać, jak co mają do powiedzenia. Czy ja muszę tu zejść? Jak się... Żeby się puścił? Czy ja muszę to odskoczyć do tyłu jakoś? A nie, dobrze. Nie, po prostu on... Tutaj akurat nie ma takiej możliwości, żebym... się puścił. I co, już jesteśmy, tak? A on nie był tu sam, była taka kobieta z nim. Ale... Hayton. Hayton. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Muszę go zabić. Mhm. Ale chłopiec to widział. Nie. Jakiś chłopiec na posyłki. Nie widziałeś nic, chłopczyku. No właśnie, cichutko. Tylko nie wiem, czemu na przykład go zabił. Czy to będzie chyba później wyjaśnione w jakiś sposób, chyba tak? No bo to tak... Nie wiem. Ładnie to wszystko tu wygląda. Teraz musimy, rozumiem się, no właśnie, dobra. Już wiedzą. Już wiedzą. Jezu. Czy ja mogę się... A, nie mogę. A, tu, dobra. Nie chcą nas wypuścić, patrzcie. O kurde. Co tam? Dobra, zamieszanie. Będą oskarżać ludzi niewinnie, czy jak? Czekajcie, bo nie mogę się przecisnąć przez tych ludzi. Tu kogoś już mają. Niewinnych ludzi skują przez te moje tutaj zabawy. Dobra, byleby się wydostać stąd, z tego teatru. No, przyjemna, wiecie co, przyjemna misja, bardzo mi się podoba, od razu takiej z grubej rury akcja jest. Kobieto, odejdź. Aha, od razu tutaj już czeka nas, taksóweczka drive'a. I po wszystkim. Cóż to za medalion, nie? By your command. Cóż to takiego jest? Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma,
these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. Mm-hmm. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. Connor Kenway? I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you'll want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Do Bostonu! Ooh. Boston 1750. Hayton! Ale słuchajcie, znowu nazwisko, czy ja znowu przekręciłem? Ja to jestem głowa, ale to nie ja, tylko wiecie, no, przeczytałem sobie na necie, nie? Starałem się, tak wiecie, spisać to, co tam piszą, a tu chyba źle coś popisałem. Hayton? Hayton? No dobra, ma na imię Hayton, ale Connor? Nie Connor. Co atlantycki? Dzień który? Pierwszy czy drugi? Nie zdążyłem przeczytać. Ale coś też z nazwiskiem też inaczej mówili. Coś nazwisko. Ale podróż do Ameryki kiedyś musiała być strasznie długa, nie? I męcząca. Pewnie nie zawsze się udała takim statkiem. Były jakieś sztormy. Dobra, widzę, że tutaj pełno marynarzy, kajuty. Fajnie to wszystko odwzorowane tutaj. A, mogę pobiec. No, tak chciałem się tylko rozejrzeć. Tutaj coś jest, tu coś błyszczy, no ale... Aha. O Jezu, jakieś gierki. Czyli widzę, tutaj wprowadzili coś takiego. Jak w Wiedźminie na przykład są gwint, to pewnie tutaj coś podobnego mamy, co? Tu mogę z nim porozmawiać i chyba to trzeba zrobić, tak? Czy tutaj podejść muszę? You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender Parnells. So I thought. And yet here you are. Oh! Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. No tak. That's enough, Graves. Stay out of this. Dobra. Ile mam to robić razy? Przytrzymaj. No trzymam i co? No ale robię to. Wciskam E i on... I co mam jeszcze wcisnąć? Dziwne to trochę jest. Aha, dobra. Dobra, chyba już wiem. W momencie, kiedy... Nie... Mhm. Ale dziwne, bo chyba o to im chodziło, nie? Przytrzymaj E. Aha, przytrzymać teraz, dobra. A teraz to. Aha, i takie coś, okej. Dobra, będziemy tutaj ćwiczyć, bo u mnie walka, wiecie jak to w Asasynie wygląda. If the captain sees us... To hell with the captain! And to hell with you, Mills! Whose side do you want, anyway?
No to dawaj teraz tego, tak? Czyli teraz znowu parowanie. Aha, okej. Okej. Już? O, a się już rozkręcałem, poczekajcie. Dawaj powtórkę. To pokaż jeszcze raz, co umiesz. No? Wow. Wow. O, no dobra. Teraz nożyk, tak? Wow. Aj. Czekajcie, no. Dawaj mi to. Oddawaj to. Jest i kapitan. Captain. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. 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 Oh, Hayton Kenway. There's your knife back. Kenway. Hayton Kenway. No słuchajcie, musiałem się sam dowiedzieć z gry, jak on się nazywa. Wymyślałem jakieś imię i nazwiska. Ludzie, nie wiem po co. Dobra. Limit utraty zdrowia 10%. Cele dodatkowe. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Ha! Go pojechał? Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Okej, czy jest jakiś spisek na... Wróć do kajuty, aby zakończyć dzień na statku. Słuchajcie, tak jeszcze tak odnośnie naszego... Kenway. Hayton Kenway, dobra. Muszę zapamiętać. To tak wygląda na takiego, dojrzałego faceta, takiego już, wiecie, takiego doświadczonego asasyna, bo Ezio i Altair, no to tacy młodzi, tacy takie młokosy dwa, nie? A on tak mi się wydaje, że może być jakoś tak inaczej tutaj z nim. Zobaczymy. No idę tam na razie, gdzie mi każą, dobra? Nie będziemy tutaj nic wymyślać na razie. Mogę tu przebiec się. To jest nasza kajuta? Tak. Notatki robi, tak? Próbuję rozgryźć ten medalion jakoś? A dzień 28, a nie wiem jaki tam był wcześniej dzień. No ale to nieważne już, nie? Mr. Kenway. Captain?
Na razie jeszcze chyba nic nie wiemy, nie? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Okej, czyli jest spisek na statku. Zaraz zobaczymy, co możemy tutaj zrobić. Zasięgnij języka wśród załogi. Okej. Tutaj jest ktoś, z kim można porozmawiać. Cześć. You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Aha, dobra. Czyli doktor i kucharz. Chodźcie najpierw tutaj. Kto tutaj jest? Okej. Chłopaki się bawią. Kucharz pewnie. No tak, jest i kucharz. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice? Go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Okej. Będziemy tak, kurde, z jednego do drugiego łazić. Na beczce siedzi. Jest, dobra. Are you James? Aye. Haytham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Oh, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. No tak. Nic nie zrobi. For the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Okej. Okay. To chodźcie jeszcze szybciutko tutaj. Poszukaj wskazówki na rufie. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Say care where you tread. Deck hides all manner of danger in the dark. Oh. What was that? Someone's throwing cargo overboard. No. Albo wyrzucają jedzenie, żeby było mniej tego jedzenia. Albo naznaczają drogę. Ciekawe, czy to kurde... Wiecie, o co chodzi? Naznaczają drogę, żeby ktoś wiedział, jak płynąć za nami. Nie? Jaką drogą. Takie tam moje teorie. Wiecie co? Bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Fajnie się to zaczęło od razu. W ten teatr, teraz tutaj ta łódź. Takie zupełnie inne klimaty. Podoba mi się ten bohater. Taki właśnie dojrzały facet. Nie jakiś taki młokos. Hayton Conway. Dobra, tak będzie. Przepraszam za moją pomyłkę na początku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i w tej części. Ja będę się świetnie bawić. Czekam na wasze komentarze. I cóż, do następnego odcinka, nie? Trzymajcie się, cześć!